Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Mówiąc Krótko. W poprzednim odcinku mojego programu opowiadałem Państwu o książce amerykańskiego publicysty katolickiego, apologety, dziennikarza, założyciela portalu Church Militant, Michaela Vorisa. W dzisiejszym natomiast chciałbym Państwu przedstawić krótko książkę polskiego publicysty, znawcy spraw watykańskich, komentatora życia Kościoła katolickiego i nie tylko. Michael Voris w wielu swoich wypowiedziach, w wielu swoich programach bardzo często powtarza, że my katolicy powinniśmy znać swoją wiarę, a zatem nie zaniedbywać nauki pogłębiania tego, czego uczy Kościół katolicki. Myślę, że dotyczy to także w dużym stopniu ważnych wydarzeń w samym Kościele. Nawet jeśli ktoś jest zbyt zapracowany, by na bieżąco śledzić to, co się dzieje, to warto, aby sięgnął od czasu do czasu po publikacje, które są czy to kronikarskim zapisem, czy też zbierają w jednym miejscu i analizują sytuację współczesnego Kościoła Sine Ira et Studio. Dokładnie rok temu odbywał się w Rzymie ważny synod, tak zwany synod amazoński. Wydarzenie związane z tym synodem, towarzyszące temu synodowi, a także postsynodalna adhortacja papieża Franciszka odbiły się szerokim echem nie tylko w Kościele katolickim, ale także ogólnie w świecie chrześcijańskim, o czym za chwilę, oraz w mediach świeckich. O tamtym synodzie mówiło się także i mówi w kontekście tak zwanej drogi synodalnej w Niemczech, która budzi rozliczne kontrowersje, a nawet zgorszenie i krytykę wybitnych hierarchów Kościoła katolickiego. Sądzę, że w związku z tym wszystkim warto sięgnąć po publikacje specjalisty, a takim niewątpliwie jest Krystian Kratiuk, redaktor naczelny portalu pch24.pl, publicysta czasopisma Polonia Christiana, a także znawca spraw watykańskich. Tą książką natomiast jest Pachamama i Umiłowana Amazonia, czyli trzeci synod papieża Franciszka. Możemy dodać, że jest to również trzeci synod samego Krystiana Kratiuka, gdyż dwie jego poprzednie książki dotyczą dwóch poprzednich i nie mniej kontrowersyjnych zgromadzeń biskupów za tego pontyfikatu. A są to synod papieża Franciszka, niestety tej książki nie mam w swoich zbiorach, oraz Zmienić Kościół, synod młodych i papieża Franciszka. W zamierzeniu autora Pachamama i Umiłowana Amazonia to książka, która miała być takim właśnie kronikarskim zapisem, o którym wspominałem na początku, genezy synodu, jego przebiegu oraz wydarzenia, jakim była adhortacja postsynodalna papieża Franciszka. Jeśli spojrzymy na tytuł, zobaczymy, że wyeksponowano tutaj dwa wydarzenia, Pachamamę i Umiłowaną Amazonię, co jest dosłownym tłumaczeniem hiszpańskojęzycznego tytułu adhortacji Ojca Świętego, która w oryginale nosi tytuł Querida Amazonia, co znaczy dosłownie Umiłowana Amazonia. Pachamama natomiast to te dwie figurki, które znajdują się tutaj w rogu na zdjęciu, na okładce. Tłumaczę, że chodzi de facto o figurki pogańskiego, indiańskiego bóstwa, któremu w przeszłości składano nawet ofiary z ludzi. Wyjaśniam to, gdyż ku swojemu zdumieniu spotkałem skądinąd pobożnych i dobrych katolików, którzy o skandalu związanym z tymi figurkami nie mieli zielonego pojęcia. A warto coś na ten temat wiedzieć, w końcu całkiem niedawno doszło do podobnego, choć w mniejszej skali zgorszenia, w jednej z diecezji Australii, gdzie przed święceniami diakonatu odbył się jakiś dziwny obrzęd w wykonaniu członków jednego z plemion aborygenów, który miał charakter wyraźnie pogański. Były tam m.in. jakieś dziwne tańce i śpiewy. Precedens natomiast tak dziwnie pojmowanej inkulturacji stanowiła i drogę utorowała figurka Pachamamy. Wprowadzenie tego pogańskiego bożka do Watykanu było z kolei argumentem dla części protestantów potwierdzającym ich uprzedzenia wobec Kościoła katolickiego i zarzucania Watykanowi bałwochwalstwa
i świętokradztwa. Co stwierdzam z prawdziwym smutkiem. Jeśli ktoś faktycznie o Pachamamie nie słyszał, powinien koniecznie przeczytać tę książkę, by dowiedzieć się więcej. Krystian Kratiuk szczegółowo analizuje rozwój całego skandalu i zgorszenia związanych z figurką Pachamamy. Z kolei umiłowana Amazonia, czyli Kerida Amazonia, budziła nie mniejsze kontrowersje niż sama pogańska Pachamama, wprowadzona w samo centrum świata chrześcijańskiego, a ściślej kościoła katolickiego. Z czym były związane te kontrowersje? Otóż w wielkim skrócie, zarówno przed samym synodem, jak i w tak zwanym instrumentum laboris, czyli dokumencie roboczym synodu, a następnie w dokumencie końcowym, pojawiły się dwie propozycje, które budziły rozliczne kontrowersje, a także krytykę. A mianowicie wyświęcania na kapłanów żonatych mężczyzn, tak zwanych viri probati, oraz diakonatu kobiet. Argumentacja ponownie w wielkim skrócie była taka, że brak wystarczającej ilości kapłanów uniemożliwia mieszkańcom Amazonii pełne korzystanie z sakramentów, zwłaszcza z sakramentu Eucharystii. Grupą, która wydawała się szczególnie lobować za takim rozwiązaniem, była grupa biskupów i księży niemieckich. Krytycy zwracali uwagę na to, że najprawdopodobniej chodziło o precedens, by podobne rozwiązania wprowadzić także w innych częściach świata, w tym w samych Niemczech, o czym zdają się świadczyć właśnie kontrowersje wokół niemieckiej drogi synodalnej. Obawiano się także, że sam papież Franciszek przychyli się do tych propozycji wbrew m.in. zdecydowanemu wykluczeniu kapłaństwa kobiet, a tym samym diakonatu przez świętego Jana Pawła II i wbrew nauce Kościoła katolickiego i tradycji Kościoła katolickiego. Czy Ojciec Święty zatem przychylił się do takich postulatów? Ponownie proszę przeczytać zarówno samą adhortację, jak i Pachamamę i umiłowaną Amazonię Krystiana Kratiuka, w której to publikacji znajdą Państwo jeszcze dużo, dużo więcej niż tylko to, co tutaj wymieniłem. Mówiąc krótko, kiedy zamknąłem ostatnią stronę tej książki, moje wrażenie było takie, że właśnie przeczytałem solidną publikację, której autorowi przyświecała maksyma, by pisać sine ira et studio, oraz umiłowanie zarówno prawdy, jak i samego Kościoła katolickiego, co oznacza także nieprzemilczanie rzeczy kontrowersyjnych i rzetelne przedstawianie poglądów różnych stron. Pachamama i umiłowana Amazonia to porządna dawka informacji zbierająca to, co wielu z nas śledziło rok temu i w następnych miesiącach. Pachamama i umiłowana Amazonia to dla katolika lektura wręcz obowiązkowa. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, a także do polubienia tego odcinka z cyklu Mówiąc Krótko, jeśli rzecz jasna Państwu się podoba. Z Panem Bogiem.